Mam wielką przyjemność zaprosić Państwa na wystawę w Zamku Królewskim w Warszawie pod tytułem... Świat Rembrandta. Artyści, mieszczanie, odkrywcy. Bardzo piękny katalog tej wystawy trzymam. Jest w nim esej Zbigniewa Herberta, który napisał, że ci wszyscy artyści, XVII-wieczni artyści holenderscy, malowali jabłka, cenowe talerze i kupców z cierpliwą miłością. Z tych wszystkich dzieł sztuki uderza nas życie. Życie to sławna historia, napisał jeden z amerykańskich poetów, ale w wykonaniu niderlandzkich artystów to życie jest najsławniejszą historią. Czyli co? Cofamy się 4 wieki. Pierwszy obraz, który oglądamy na tej wystawie pełnej obrazów, ale akurat jest lato, więc z przyjemnością można spojrzeć na morze. Na morze. Obraz Cisza Morska. Tym razem spokojny widok, nie ma wzburzonych fal, nie ma żadnej katastrofy morskiej. Morze przyjazne człowiekowi. Mam wrażenie, że w ogóle Holendrzy lubili malować morze przyjazne, a nie na przykład bitwy morskie. Tak, to był jeden z ulubionych tematów obrazów. Holandia i morze były zawsze ze sobą nierozerwalnie związane. To właśnie małżeństwo, nie? Tak. To jest właśnie małżeństwo, które ma różne dni, prawda? Najpierw jedno coś wyrywa drugiemu, potem drugie pierwszemu. Tak, Holandia zawsze walczyła z morzem, ale też dzięki morzu żyła. Morze było drogą, którą Holendrzy docierali na cały świat, na jego najdalsze zakątki. Było drogą, było też czasem polem bitew, było żywicielem, bo przecież Holendrzy byli też rybakami. A tutaj przed nami taki spokojny obraz morza, które stworzyło Holandię w pewnym sensie. Można zaryzykować twierdzenie, że nie byłoby Holandii bez morza. Stare przysłowie mówi, że Pan Bóg stworzył świat, ale to Holender stworzył Holandię. I właśnie chodzi o ten związek z morzem, o to, że Holendrzy wydzierali morzu kolejne kawałki lądu, a morze próbowało im odebrać. I ten związek istniał od zawsze. A natura to i ziemia, i niebo. I tutaj mamy globus. O, globus nieba. Globus nieba. Nie tylko sprzęt użytkowy, ale też piękne dzieło sztuki. Ale to był taki globus, który stał w mieszczańskim wnętrzu, czy to był globus używany na przykład na statku? Jeszcze w początku XVII wieku takie globusy zabierano w podróże i one rzeczywiście służyły bardzo praktycznym celom – nawigacji. Dopiero później, kiedy rozwinięto inne narzędzia nawigacyjne, globusy zaczęły przede wszystkim służyć jako właśnie dzieła sztuki. Ale ten był jak najbardziej po prostu praktycznym, pięknym narzędziem, które pozwalało Holendrom docierać w najdalsze zakątki świata. 4 wieki, a jest taki całkiem czytelny jeszcze. Tak, dlatego że rzemieślnicy, którzy go wykonali, byli najlepszymi znawcami tej sztuki. Holandia, najlepsi rzemieślnicy, najlepsi malarze, którzy lubowali się w martwych naturach. Tak, martwa natura obok pejzażu to jest jeden z tych gatunków malarstwa, który kojarzy się z Holandią. I tutaj mamy właśnie takie, można powiedzieć, typowe przedstawienie. Martwa natura stołowa. Stół przykryty bogatym kobiercem, zastawiony drogimi naczyniami, które nie są puste. Mamy tu i wino, i owoce, i ostrygi. Więc symbol luksusu, bogactwa. A dlaczego takim zależało na pokazywaniu tego, co jedzą na przykład? Albo w czym jedzą? Po pierwsze, to była oznaka luksusu. Ktoś, kto pokazywał taki obraz, mówił, że stać go na tego typu sprzęty. To była symbolika. Tego typu obrazy były nie tylko pięknymi dziełami sztuki, ale zawsze też niosły ze sobą jakiś przekaz. A czy na przykład cytryna obrana, bo ja na wielu martwych naturach widziałem właśnie obrane cytryny. Czy ona ma znaczenie, tak, jeśli jest obrana lub jeśli nie jest obrana? Tak, każdy element martwej natury ma jakieś znaczenie, niesie ze sobą jakiś przekaz. Czasem trzeba połączyć kilka elementów ze sobą, żeby wszystko zrozumieć. Jeżeli chodzi o cytrynę, to jest owoc, który był sprowadzany z daleka. On jest pachnący i ma piękny wygląd, ale wnętrze jest kwaśne.
i przez ten owoc, przez jego piękny wygląd i właśnie ten kwaśny smak próbowano zakomunikować następujące przekazy dotyczące życia, że życie jest właśnie trochę jak taki owoc, on jest piękny z wyglądu, ale czasami te doświadczenia, które nas spotykają w trakcie życia, są właśnie jak ten miąższ cytryny, kwaśne, które przynoszą czasem rozczarowania. O, jesteśmy wreszcie przy tulipanach. Jak jeśli Holandia, to tulipany. Tak. Czy ta gorączka tulipanowa to jest prawda czy mit? Jeżeli pytać historyka sztuki, powiem, że mit. Mit, który został stworzony w głównej mierze w XIX wieku, czyli ponad 100 lat temu. Oczywiście tulipany były bardzo popularne w Holandii. Często były umieszczane na obrazach, najczęściej w takich obfitych bukietach. I najczęściej na ciemnym tle. Co? Tak, dlatego że ono podkreślało tą szaloną kolorystykę kwiatów, czerwień, mieniącą się niebieskość, błyszczące płatki. Holendrzy byli bardzo uzdolnieni, jeżeli chodzi o oddawanie wyglądu kwiatów. Mieli wielkie umiejętności. A tu mamy tulipany jeszcze na innym podłożu, czyli nie na płótnie, tylko to są niderlandzkie kafle, tak? No więc właśnie, rzeczywiście, tulipany pojawiają się nie tylko na obrazach, ale też na takich ceramicznych płytkach, które fachowcy nazywają flizami. Chcemy oddać właśnie ten wygląd holenderskiego wnętrza, przypomnieć to, jak były eksponowane. Mówiliśmy o tulipanach, tym razem przed nami ananas, ale tak naprawdę nie o ten owoc chodzi. To jest tylko pretekst do tego, żeby przedstawić różne owady i to w różnych fazach ich rozwoju. To jest bardzo rzadka, niezmiernie cenna księga, która została stworzona przez kobietę, Sybille Merian, podróżniczkę, holenderską podróżniczkę, która tak była zafascynowana światem owadów, że popłynęła do Ameryki Południowej, żeby je badać, żeby je obserwować. A potem odzwierciedlić. Jak najbardziej. Jej badania przyczyniły się właśnie do stworzenia tej książki. Kiedy wróciła do Holandii, przywiozła ze sobą swoje notatki, swoje rysunki i w ten sposób powstał właśnie ten wspaniały album graficzny, który był w tamtym czasie jedną z najważniejszych książek, jakie w ogóle zostały wydane. No właśnie ja słyszałem, znaczy czytałem, że ona pozyskała sponsorów, którzy fundowali jej tę podróż, tak. A w zamian mieli dostać właśnie taki ręcznie tworzony egzemplarz. Tak, bo te egzemplarze książek były ręcznie kolorowane. A ten egzemplarz z wystawy należy do? Biblioteki Jagiellońskiej. A, czyli jest nasz polski. Tak. To teraz widzę, że zmierzamy do portretu, do człowieka. Tak. Nareszcie przedstawienie człowieka. Mówiliśmy o pejzażu, o martwych naturach. Tym razem portret. A ja widzę polskie nazwisko. Makowski. Tak, mamy tutaj taki polski akcent na wystawie. Jan Makowski, czyli szwagier Rembrandta. A to jest szwagier Rembrandta, który do nas tutaj mruga okiem? Tak. Bardzo realistyczne przedstawienie polskiego filozofa i teologa, który wyjechał do Holandii. Tam na Uniwersytecie we Franeker został profesorem, bardzo lubianym. Jego wykłady były bardzo popularne i rzeczywiście był też bardzo wpływowym naukowcem, jeżeli tak możemy powiedzieć, teologiem, który napisał wiele istotnych do dzisiaj dzieł, a właśnie tym bardzo ciekawym i łączącym go z naszą wystawą akcentem jest to, że był też właśnie szwagrem Rembrandta. Powiem szczerze, że należałoby chyba bardziej spopularyzować jego postać w Polsce, bo ja o nim nie słyszałem. Ale drodzy Państwo, jeśli wybiorą się Państwo na wystawę Świat Rembrandta, to wszystko tutaj jest pięknie opisane na ścianach. Proszę bardzo, Jan Makowski, 1588-1644, znany też jako
Johannes Macovius, kalwiński filozof. Mamy całą tutaj jego CV, powiedziałbym, językiem współczesnym. No i tutaj jest jakiś imponujący kandelabr. To jest bardzo okazały przykład świecznika, takiego wieloramiennego, bardzo ozdobnego. Tego typu przedmioty istniały we wnętrzach publicznych. W domach zadowalano się znacznie skromniejszymi ze względu na wartości, którym Holendrzy hołdowali. Czyli te domowe świeczniki miały na przykład mniejsze kule? Były w ogóle mniejsze, miały najczęściej tylko 4, może 6 ramion. Decydowała o tym oszczędność. Zawsze mnie zastanawiała rola tej kuli, czy to tylko chodziło o estetyczną stronę, czy jeszcze ona miała jakieś znaczenie. Jesteśmy w świecie nowożytnym, 300-400 lat temu. Dla ówczesnych ludzi przedmioty, które wytwarzali, było to dla nich nie tylko istotna ta strona praktyczna przedmiotów, ale też znaczenia, które ze sobą niosły. Więc kula jak znaczenie. Najbardziej. Jeżeli chodzi o stronę praktyczną, taka wypolerowana kula działała jak lustro i odbijała światło świec, więc... dawała więcej światła. Dzięki temu świecznik dawał więcej światła. A symbolicznie? A symbolicznie kula to oczywiście skojarzenie z kulą ziemską. Taka wypolerowana kula odbijała to, co się znajdowało naokoło ludzi, wszystko, co się działo, więc była też symbolicznym obrazem świata. Czyli właśnie tworzyła taki mikrokosmos swój. Tak. Takim emblematycznym, symbolicznym obrazem w ogóle holenderskiego świata, wieku Rembrandta, czasów Rembrandta. Tu mamy przedstawienie idealnego domu. Dama i służąca, tak jest. Dama i służąca, tak. Dama jest zajęta pracą, zleca swojej służącej również jakieś zajęcia, wyjście na zakupy. Chyba prawdopodobnie. Zakupy, bo tam jest moneta, prawda? Tak, podaje jej monetę, więc na pewno wyprawia ją po sprawunki. Wzór holenderskiego mieszczańskiego wnętrza. Jest piesek, jest też jakiś egzotyczny ptaszek w klatce. Tak, ponieważ... Pewnie z kolonii przywieziony. Oczywiście, jest to papuga przywieziona z dalekich krajów. I pies, i papuga w tym obrazie mówią o tym, że jest to kobieta wzorowa. Pies jest przecież symbolem wierności. I właśnie te wszystkie elementy, także ta papuga zamknięta notabene w klatce jest symbolem właśnie takiej kobiety, która przebywa w domu, która się nim opiekuje, która go wzorowo prowadzi. I tak ma być. I tak ma być. A mógłby się zdarzyć obraz z klatką otwartą? Mógłby się zdarzyć i się zdarzał, ale jeżeli zobaczymy coś takiego na obrazie, to świadczy to bardzo niedobrze o przedstawionej niewieście. Czyli że malarz, prawda, coś by komentuje, chciał zasygnalizować. Tak. Taką otwartą klatkę. No, muszę powiedzieć, że kiedy byłem na wernisażu i było otwarcie wystawy, to najwięcej osób się fotografowało przy tym urządzeniu czy instrumencie. Tak, to jest bardzo niezwykły sprzęt. Prasa do bielizny. Moglibyśmy nigdy nie wpaść na to, że... XVII-wieczne żelazko. Tak, że XVII-wieczne żelazko może być sprzętem tak pięknie zdobionym, sprzętem tak dużych rozmiarów. Co więcej, tego typu sprzęty służyły podnoszeniu prestiżu ich właścicieli. Prasa do bielizny i szafa na bieliznę stołową. Ale to znaczy, że taka prasa do bielizny musiała stać w jakimś miejscu widocznym dla gości na przykład. Tak. Te meble ustawiano w tak zwanych forhaus, czyli rodzaju takich salonów, do których mogli wchodzić goście. I te meble były najczęściej bardzo bogato zdobione. Czasem opowiadały nawet jakieś historie. Tutaj też widzimy wplecione w roślinny wici postaci amorków. Być może jest to opowieść o miłości małżonków, bo tego typu sprzęty dostawało się z okazji za mąż pójścia ślubu. Nazywamy takie tkaniny tapiseriami. One były tworzone w Niderlandach od wielu stuleci i Holandia
bardzo dzielnie kontynuowała tę tradycję tkactwa niderlandzkiego. Wielu rzemieślników pracowało w warsztatach tkackich, tworząc właśnie tego typu tkaniny, które potem były importowane przez różne okoliczne kraje, także Polskę. Właściwie można by powiedzieć, że mieszkańcy tego regionu w tamtym czasie na swoich ścianach obserwowali siebie i mieli sztukę, która odzwierciedla ich życie. Tak, jak najbardziej. Ta sztuka towarzyszyła Holendrom na każdym kroku. Obrazy były częścią wyposażenia, oczywistą częścią wyposażenia domów. Można było je spotkać nie tylko u najbogatszych mieszczan. Czyli patrzyli na siebie, dokumentowali swoje życie. Tak. Otaczali się sztuką. Czyli był to trochę taki świat doskonały. Tak można powiedzieć, dlatego nazywamy go Złotym Wiekiem Holandii. A właśnie. No to teraz chyba czas dojść do Rembrandta. Muszę powiedzieć, że widzę te dwa obrazy Rembrandta po raz kolejny w życiu, nie wiem który. I za każdym razem zauważam coś nowego. Dlaczego te dwa wspaniałe portrety tak mi się podobają? Bo to jest Rembrandt, to jest oczywista odpowiedź. Jeden z największych malarzy w historii świata. Szczególnie ta dziewczyna w ramie obrazu z jej tajemniczym uśmiechem, który przypomina nam sławną Giocondę. Ona tym swoim spojrzeniem przyciąga nas. Mamy wrażenie, że obcujemy z żywą osobą. I która się jeszcze wychyla. Która się wychyla z obrazu. Jej dłonie spoczywają na ramię, która też jest namalowana tak jak dziewczyna. Więc mamy tą iluzję głębi, wrażenie tego, że obcujemy właśnie z kimś żywym, że nie jest to wcale obraz. Granica między światem sztuki i naszym światem się zaciera. To spojrzenie dziewczyny przyciąga nas, podchodzimy bliżej. Ramy wtedy znikają, już nasz wzrok nie dostrzega ram. Stoimy twarzą w twarz z tajemniczą, uśmiechającą się dziewczyną. A jeśli chodzi o tego uczonego, to zawsze jak na niego patrzę, to myślę sobie, że ta postawa Rembrandta, ale nie tylko jego, ale i w ogóle ówczesnych malarzy, była bardzo szczera wobec życia. To znaczy oni szczerze pokazywali starość, niedołężność, brzydotę też. Jakby nie było nadmiernej idealizacji. Tak. To jakoś ciągle robi wrażenie. Tak, to jest właśnie charakterystyczne dla sztuki krajów północnych, w przeciwieństwie do Włoch, gdzie mamy takie zapatrzenie na sztukę starożytną. Mhm. Czy na ideał pewien, na tak? ideał ciała ludzkiego, dążenie do perfekcji. Tutaj też jest dążenie do perfekcji, ale w zupełnie inny sposób. Ale może dążenie do perfekcji w odzwierciedleniu prawdy. Prawdy, tak. I dlatego Rembrandt był tak bardzo doceniany, bo był nie tylko biegły jako malarz, nie tylko potrafił przedstawić różne rodzaje materii, futro, drewno, ozdoby, które znajdują się na strojach przedstawionych osób, ale potrafił też pokazać człowieka, jego emocje. Zapraszamy na tę wystawę i wydaje mi się, że jeśli ktoś zdecyduje się przyjechać do Warszawy i odwiedzić Zamek Królewski i właśnie wystawę Świat Rembrandta, to ma taką jedyną, przynajmniej w Polsce, jedyną okazję, żeby zobaczyć tak z bliska tych ludzi, ich przedmioty, ich mieszkania, tak blisko być tego, co się wydarzyło cztery wieki temu. Tak, cztery wieki temu. Cały świat, który otaczał Rembrandta, to z czym się stykał, co na co dzień widział, czym na co dzień żył. Świat Rembrandta. Zapraszamy do Zamku Królewskiego w Warszawie. Zapraszamy.